sobie wizualizuję naszą walkę w głowie. No uważam, że wizualizacja jest bardzo fajną rzeczą. Sam ją robię po treningach, utrwalam sobie techniki, myślę, jakbym je wykorzystał i gdzie. Aczkolwiek Marek myślę, że robi sobie krzywdę, bo kompletnie nie wie, jak będę się zachował w stójce, nie wie, jak wyglądają moje sparingi w MMA. Nie widział ani sekundy mojego żadnego sparingu w MMA, ani w stójce. Więc no myślę, że robi sobie krzywdę, jak ktoś mu podpowiada, że ja będę wchodził w nogi i go obalał i on się na to przygotowuje, albo przygotowuje się na jakąś taką samą stójkę, czy prosta akcję, także myślę, że może się bardzo zdziwić i myślę, że robię sobie tym krzywdę. A swoją drogą śmieszne jest to, że zabawne jest to, że on wizualizuje sobie tą walkę w głowie i czasami sam ją przegrywa. Wiadomo, że no nie dopuszczam do siebie takiej możliwości, aczkolwiek to jest sport i wszystko się może zdarzyć, jeżeli przegram z Markiem, to co? Podam mu rękę, pogratuluję i pójdziemy na piwo. Tyle. Dlatego, żeby troszkę podkręcić dla samego siebie atmosferę, żebym się już tak nakręcał względem tej walki, bo Marek cały czas próbuje ostudzić moją agresję i być dla mnie bardzo miły, dużo do mnie rozmawia za kulisami, no więc po to. No, wydaje mi się, że każda rzecz, którą tam będę robił ją na 200% swojej obecnej siły, a nie ukrywam, że jest spora, zresztą kondycja też, także no mogą boleć, no. Nie ukrywam, mogą boleć, no. Wydaje mi się, że na pewno moimi mocnymi stronami jest kondycja, bo przepracowałem roki 3 miesiące dzień w dzień równo, z czego 4 miesiące to był okres przygotowań siłowych, trójbojowych. Także siła zdecydowanie powinna być również po mojej stronie, no i zasięg ramion jest delikatnie większy. No, do walki jeszcze 2 tygodnie, ale czuję się już teraz gotowy.